Dzisiejsze Słowo Boże, jak i przykład świętego biskupa Stanisława, mogą wskazywać nam, jakim powinien być pasterz, dobry pasterz. Patrując się w Słowo Boże i przykład świętego męczennika biskupa Stanisława, można tu powiedzieć bardzo ładne kazanie na temat tego, jakim powinien być dobry pasterz, jakim powinien być dobry biskup, dobry ksiądz, dobra osoba, która jest odpowiedzialna za Kościół. Ale my możemy też zapytać samych siebie, a co dzisiejsze Słowo Boże, co dzisiejszy patron mówi dla nas osobiście? Co my możemy prosić ludzi nauczyć się z dzisiejszego Słowa Boże i od dzisiejszego patrona? I pierwsze na pewno, przede wszystkim jest to, że my możemy nauczyć się być wiernymi prawdzie. W przykładzie świętego Stanisława widzimy osobę, która była wierna prawdzie aż do śmierci. On nazywał grzech grzechem, zło złem i nie szedł za kłamstwem w swoim życiu. I oddał swoje życie za prawdę, głosząc tę prawdę, nie ustąpił tej prawdzie. I patrząc na jego przykład, my możemy pomyśleć i zapytać samych siebie, a za co ja oddaję swoje życie? Możliwe, ja oddaję swoje życie, powielając pewne kłamstwo w swoim życiu. Możliwe, żyję w kłamstwie, okłamuję samego siebie. I nie chcę nazwać grzech grzechem, moją słabość słabością. Zło, które wyrządzam złem. My możemy zapytać za Piłatem, cóż to jest prawda, jak my możemy poznać prawdę, gdzie odnajdziemy prawdę w swoim życiu. Teraz bardzo modne jest, że prawda nie jest obiektywna. Toż gdzie możemy odnaleźć tę obiektywną prawdę? Jezus w Ewangelii świętego Jana mówi, że ja jestem prawdą, drogą i życiem. To znaczy, znajdujemy prawdę, kiedy znajdujemy Chrystusa, kiedy znajdujemy Boga, kiedy spotkamy się z Nim i możemy przyjąć prawdę wtedy, kiedy przyjmujemy Boga, kiedy przyjmujemy Jego do swojego życia. Toż pierwszą rzecz, którą możemy dzisiaj nauczyć się od świętego Stanisława Męczennika, to poszukiwanie i życie prawdą. I to jest ważne dla każdego, czy to biskupa, czy to księdza, czy to brata zakonnego, czy siostry zakonnej, czy prostego człowieka, który codziennie idzie do swojej pracy. Odnaleźć prawdę. Odnaleźć prawdę w swoim życiu, za którą mogę oddać to życie. To znaczy odnaleźć Chrystusa. Drugą rzecz, którą warto powiedzieć, to rzeczywiście to, co powinien zrobić dobry pasterz. Widzimy dzisiaj w Ewangelii, że Jezus mówi, że dobry pasterz oddaje swoje życie za swoje owce. Oddaje życie. Dlaczego? Dlatego, że miłuje. Miłuje to owce. I na pewno, jeżeli tak dalej pójdziemy za tą analogią, to możemy zobaczyć, że pierwszym zadaniem pasterzy są zabezpieczyć owce, zrobić miejsce takie bezpieczne dla nich, ochronić od zła. I na pewno też i nakarmić, i napoić te owce. To w tym obrazie my, księża, możemy nauczyć się, jak być dobrym pasterzem. To znaczy dbać pro owce. Ale co powinna robić ta owca, o której dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii? Owce powinni słuchać słowa. Słuchać słowa. I to niezmiernie ważne nie tylko w uroczystość świętego Stanisława, patrona Polski, ale też na każdy nasz dzień. Słuchać Słowa Bożego. Słowo Boże, żeby było codziennością mojego życia. Słuchać i iść za tym Słowem. I jeżeli ja jako ta
owce w tej owczarni Chrystusa będę szedł i słuchać to Słowo Boże, to na pewno Chrystus jako dobry pasterz zaprowadzi mnie na łąkę, gdzie może zaspokoić wszystkie moje pragnienia. To znaczy mój głód, moje pragnienie. On może uleczyć moje rany. I On może także ucieszyć mnie ze wszystkich moich trudności, ze wszystkich moich trudnych przeżyć, kiedy będę szedł za Jego głosem. To na pewno doprowadzi do tej zielonej łąki. Patrząc na świętego Stanisława, męczennika, my możemy też zobaczyć, że jego przykład, przykład świętego człowieka dla Polski jest niesamowicie ważny. Dlaczego on jest patronem Polski? Dlatego, że on był wybrany jako ten, który po pierwsze daje jedność, zjednoczy Polskę. Ale także on daje ten przykład wierności prawdzie. I patrząc na historię Polski, możemy zobaczyć, że Polska jest tym krajem, który wiernie próbuje trwać w tej prawdzie i ochrania tą prawdę. I wydaje się mi to niezmiernie ważnym. Niezmiernie ważnym powiedzieć tu i teraz o tym. Dlatego, że my możemy powiedzieć, że nie potrzebujemy właśnie w naszym życiu takiej obiektywnej prawdy. Ale patrząc na tą prawdę, którą daje nam Kościół, którą daje nam Chrystus, my możemy zobaczyć, jak ona owocuje w naszym życiu. I ja jako Ukrainiec mogę powiedzieć, że w Polsce ta prawda, ta wierność Ewangelii, ta wierność prawdzie zaowocowała tym, że miliony osób otworzyły swoje doma i serca dla uchodźców z Ukrainy. Za co ja jestem niezmiernie wdzięczny narodowi polskiemu. To jest konkretny owoc tej wierności prawdzie. Toż dzisiaj zachęcam każdego z nas, przede wszystkim siebie samego, żeby być wiernym prawdzie, żeby oddawać swoje życie codziennie za tą prawdę, żeby codziennie uczyć się tej prawdy przez słuchanie tego słowa, słuchanie tego, co Bóg do mnie mówi. I życie tą prawdą w moim życiu, żeby ta prawda owocowała. Amen.